Dziś rozpoczynamy w Opolu, można powiedzieć, kolejny etap przygotowania się do nowej perspektywy finansowej, już z większymi konkretami po ustaleniach na szczycie europejskim. Jak Państwo wiecie, myśmy do tej pory też nie zasypiali gruszek w popiele. Przygotowaliśmy wszystkie dokumenty strategiczne w minionych latach. One każdorazowo były konsultowane przede wszystkim z władzami polskich regionów. I tak się jakoś plecie, że zazwyczaj, czy tak się może układa, to lepsze słowo, zazwyczaj zaczynamy od województwa opolskiego, panie marszałku. I te pierwsze próby, pierwsze konsultacje zazwyczaj są przeprowadzane. No właśnie, no to już na dwoje babka wróżyła. My się bardzo cieszymy. Pierwsze próby zawsze są gdzieś przeprowadzane właśnie w Opolu, ale te konsultacje tutaj dlatego też z naszego punktu widzenia są tak istotne, że zawsze są bardzo dobrze przygotowane, zawsze mamy bardzo szeroki krąg potencjalnych dyskutantów, osób, które reprezentują naprawdę różne środowiska. Nie jest to tak, że tylko są wyłącznie samorządowcy, są również przedsiębiorcy zazwyczaj, są przedstawiciele właśnie sektora szkolnictwa wyższego. I to bardzo dobrze, bo wtedy tak naprawdę możemy zderzać w rzeczywistości to, co gdzieś tam na modelu teoretycznym próbujemy wypracować. Szanowni Państwo, w tym tygodniu pani minister Bieńkowska przekaże samorządowcom, i to jest chyba najistotniejsza informacja, tak zwaną, czy propozycję tak zwanego algorytmu, czyli zaproponuje sposób podziału części pieniędzy europejskich, którymi będą zarządzały województwa czy regiony, a dokładnie marszałkowie i urzędy marszałkowskie, w nowej perspektywie finansowej. Stanie się to podczas konwentu marszałków, dlatego ja tutaj ucieknę od ewentualnego pytania, ile dostanie województwo opolskie. Powiem tylko bardzo ogólnie, na pewno będzie to kwota sprawiedliwsza i zdecydowanie lepsza finansowo od tej, którą województwo miało do dyspozycji w bieżącej perspektywie finansowej. I wynika to z kilku elementów, ale na pewno jednym z nich jest również ten, że województwo bardzo dobrze poradziło sobie z wykorzystaniem pieniędzy w bieżącym budżecie unijnym i tak jak Państwo doskonale wiecie, jest jednym z naszych polskich liderów w zakresie wykorzystania, ale też w zakresie sensownego wykorzystania pieniędzy europejskich, bo ta część informacji zazwyczaj się słabo przebija, a o czym zawsze pani minister Bieńkowska wspomina, że nie liczy się tylko tempo, ale liczy się również jakość i ten efekt, które mają dać pieniądze europejskie. I tak naprawdę dzisiaj temu również będzie poświęcone to spotkanie, czy ten krótki wykład, który gdzieś tam przed nami. Bardzo się cieszymy z tych zapowiedzi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, że zarządy województw, samorządy województw będą mieć więcej do gadania w zakresie podziału środków, tej całej puli, prawda? Ale bardzo się cieszymy, i to tak w mediach trochę tak przeszło bez większego echa, że oto VAT będzie kwalifikowalny. I poziom dofinansowania utrzymany. I no też to chciałem powiedzieć dokładnie tak, że VAT będzie kwalifikowalny, bo gdyby sprawdziły się te bardzo czarne prognozy o niekwalifikowalności VAT-u, to naprawdę samorządy by musiały praktycznie ręce podnieść do góry. Ja przede wszystkim cieszę się, że możemy gościć dzisiaj wspaniałego wykładowcę, pana ministra Ziebu na Politechnice Opolskiej. Zaprosiliśmy na ekspercki wykład. Bardzo się cieszymy, że docenił to miejsce, znalazł czas. Nie jest tak łatwo. Przy okazji, a może przede wszystkim chciałem pogratulować panu ministrowi w imieniu Politechniki i całej naszej społeczności tego sukcesu w Brukseli. Odnoszę wrażenie, że pan minister podzieli się z nami takimi informacjami, które pozwolą na to, żeby Politechnika była jeszcze bardziej skuteczna w aplikowaniu środków. Pan minister odpowiada bezpośrednio za infrastrukturę i środowisko. My tutaj na terenie naszego województwa, w szczególności na Politechnice Opolskiej, jesteśmy beneficjentami, chcemy być beneficjentami. I tak w największym skrócie, bo tam czeka młodzież, czeka 250 osób na wykład. Chciałem serdecznie podziękować, a o wszystkim innym posłuchamy na sali. Dzisiaj będziemy rozmawiali z jednej strony o tym, co przed nami, ale z drugiej strony też o tym, co się wydarzyło i co się... W Polsce mówi, co się udało. To nieprawda, co się udało. To jest złe sformułowanie. Co zrealizowaliśmy, co Państwo zrealizowali. Jak mówi się, co się udało, to zawsze jest tak, że wyszło przypadkiem. My mamy taką skłonność do zbyt wielkiego, powiedziałbym, dziwnie to zabrzmi, niechwalenia się. Jeżeli jest sukces, to wyszedł przypadkiem, a strasznie mocno podnosimy wszystkie do góry, wszystkie wpadki, czy co, to, co się gdzieś tam w systemie zacięło i nie udało.